YouTube czy rządzący uznają, że to jest coś niewygodnego. I efekt będzie taki, że ktoś do ciebie zapuka tutaj do tego eleganckiego biura i powie: pani Aniu, pani, my tak że tutaj dzisiaj wygląda, panią to na kwarantannę wydam. Tutaj nie ma czasu już teraz na półśrodki. Teraz wiem, dlaczego Bóg dał mi nazwisko Płaczek, bo po prostu czasami płaczę czytając te informacje. I my walczymy o wolność wyboru. Ja nie jestem po medycynie, tak samo zresztą jak minister zdrowia nie jest po medycynie. Tak samo jak premier mojego kraju jest historykiem, tak samo jak minister Dworczyk jest po historii, to jakby mniej więcej takie mamy korzenie. Od ponad 2 lat mierzymy się z jednym z najgorszych kryzysów naszych czasów. Z powodu pandemii wiele rządów nakazało obywatelom pozostawanie w domach. Cały świat ogarnęła panika i mnóstwo osób postanowiło to wykorzystać. Mowa tu nie tylko o wielu firmach medycznych, ale również wielu rządzących zaczęło po cichu przepychać ustawy, które mogą być wykorzystywane przeciwko Polakom. Właśnie przeciwko takim nadużyciom walczy Fundacja Nowe Spektrum, prowadzona przez Grzegorza Płaczka. Dzień dobry, witam Państwa. Dzisiaj moim gościem jest pan Grzegorz Płaczek. Witaj Polko, witaj Polaku. Aniu, mówmy sobie na ty, Grzegorz, Ania, Grzegorz. Nie, jakby nie nadbudowujmy czegoś, co jest nieprawdziwe. Jesteśmy na ty, Grzegorz. Dobra, to dobrze, bo będzie mi się myliła, a później będą mówić, że taka niekulturalna jestem, nie? Na Twittera sobie weszłam, pozwoliłam sobie. Proszę bardzo. Bo wchodziłam na Facebooka, żeby zobaczyć jakieś tam ważne rzeczy, żeby prześledzić trochę, nie? Jak właśnie taki stalker. Też będę wystawała. Czyli mam stalkera. Tak. Jutro będę na Śląsku, więc można się mnie spodziewać tam pod biurem. Będę sprawdzać. Zweryfikowałam Facebooka i też zauważyłam jedną rzecz, że twojego Facebooka. Mhm. I tam jakiś film był ostatni, chyba w 2021 roku. Czy mi po prostu Facebook źle pokazuje? Facebook ci źle pokazał. Tak? Ostatni film był wczoraj. No to mi nie pokazuje. Średnio raz w tygodniu robimy jakiś film, potem ten film jest archiwizowany na YouTubie, na tym YouTubie, który mi nie pozwala generować pieniędzy z reklam, no bo robię coś, co nie jest. Nie, raz w tygodniu jest film, raz w tygodniu jest to albo wtorek, czwartek, albo najczęściej niedziela. Walki o prawdę, o Polskę, to w co wierzę, że jest prawdziwe. I tam co tydzień na pewno jest jakiś film, no bo nie wyobrażam sobie, żeby nie być w kontakcie, wiesz, z zwykłymi, normalnymi, uczciwymi Polakami, a w obecnej sytuacji. I paradoksalnie wcale to nie jest antykowidowo i antyszczepionkowo. No właśnie, bo ludzie to tak różnie odbierają, nie? Jak człowiek, jak w ogóle ludzie, jak wejdą, zobaczą coś o COVID-zie, to zazwyczaj sugeruje im to, że coś jest skrajne. Nie? Że ktoś jest wariatem. Tak, gdzieś już leci za daleko. Albo leci za daleko, jeśli chodzi o szczepienia, że jest albo antyszczepionkowcem i faktycznie gdzieś ta skrajność poleciała tak, że powinnam tutaj mieć teraz foliową czapkę przeciw 5G, gdzie też są tutaj tacy widzowie, pozdrawiam. I w drugą skrajność, żeby wstrzykiwać w siebie wszystko i niezależnie, co mówi polskie prawo czy polska konstytucja, słuchać pana z telewizji, który mówi, jak ma być i się tego trzymać. No bo to dla mnie też jest kolejna skrajność, tak? Bo jeśli mamy szczepienia, które są nie wiem, przebadane i tak dalej, no to ja na przykład też nie jestem taką osobą, która skrajnie podchodzi do tematu antyszczepionkowego całkowicie. No ale tutaj mamy taki przypadek, kiedy ludzie źle poszli. Tak? Nie weryfikowali informacji, tylko ślepo szli za tym, co mówiono w telewizji. Ta cała działalność moja, działalność fundacyjna, działalność środowisk wolnościowych, również wasza, to nie jest działalność związana z tym, żeby ktoś czegoś nie robił. Nie, my jesteśmy za tym, ja stoję przynajmniej na takim stanowisku, żeby dać ludziom możliwość podjęcia wyboru. I my walczymy o wolność wyboru. Ja nie jestem po medycynie. Tak samo zresztą jak minister zdrowia nie jest po medycynie. Tak samo jak premier mojego kraju jest historykiem. Tak samo jak minister Dworczyk jest po historii. To jakby mniej więcej takie mamy korzenie. Natomiast bardzo dużo czytam i bardzo dużo też słucham. Słucham zarówno tych, którzy mówią w imieniu rządu, jak i tych tak zwanych foliarzy, o których przed chwilą powiedziałeś z tą czapeczką. Nigdy nie usłyszałaś ode mnie w perspektywie 2 lat zdania proszę się nie. Nigdy tego nie usłyszysz, dlatego że uważam, że człowiek jest jednostką wolną i powinien podejmować decyzję najlepszą dla niego, jego zdaniem. Każdy ma prawo do bycia szczęśliwym, każdy ma prawo do bycia zdrowym, do bycia wolnym człowiekiem. Jest ciężko.
Dlatego, że nas, nazwę to bardzo ogólnie, środowiska wolnościowe, nas włożono do tak zwanej grupy antyszczepionkowców, bo było to proste. Tak. Bo natychmiast, jeżeli ja bym powiedział, że Ania jest antyszczepionkowcem, natychmiast w rozumieniu 40% osób, które nie zdecydowały się na przyjęcie preparatu, natychmiast jesteś jakąś foliarą. Mhm. A to tak nie działa. Początek oczywiście pojawił się zupełnie przypadkowo, bo początek rzeczywiście gdzieś tam był zagnieżdżony w kwestiach związanych z wiadomo z czym. Mm-hmm. Tego wyrazu nie będziemy używać. Nie, później wypipkamy, dołożymy jakieś dobrze. Ziobro będzie krzyczał. Natomiast potem pojawiła się taka przestrzeń, ja to nazywam, że jakby prawdziwa, normalna, dobra Polska. Nie wyobrażasz sobie, Aniu, i państwo sobie też nie wyobrażacie, jak dużo informacji od Polaków otrzymujemy my obecnie jako fundacja, już teraz, już ponad z rocznym stażem. Jak dużo informacji otrzymujemy od Polaków, którzy mówią, panie Grzegorzu, czy Grzegorzu, narodziliśmy się drugi raz 2 lata temu. Czyli to, co się wydarzyło bezpośrednio z C19, to otworzyło taką przestrzeń propolską, patriotyczną, zupełnie skrywaną przez lata do 1989 roku. Bardzo dużo ludzi w ogóle ci ludzie nie są związani z kwestią wiadomo jakby jaką, tylko to są ludzie związani z kwestią chęci budowania uczciwej Polski. Tak samo zresztą jak ja. Na wasz kanał trafiłem nie dlatego, że Maciek mówił, że czy ty w wywiadach, że żeby coś robić, czy żeby czegoś nie robić, tylko po prostu stawialiście bardzo normalne, uczciwie zadawane pytania. Takie po prostu pytania, które każdy w głowie sobie stawia. One pozostają bez odpowiedzi. Mainstream na nie na pewno nie odpowiada. Mało tego, mainstream nie stawia takich pytań, no bo jakbyś postawiła takie pytanie, no to jak na to odpowiedzieć? No ale cała przygoda się rozpoczęła, jest ona do dziś. Walczymy w to, w co wierzymy. Jestem tatą, więc mam też takie najbardziej uczciwe z uczciwych cele. Jak kiedyś odejdę, obym żył 100 lat. Oby, a nawet 200. No tak. Jak kiedyś odejdę, to wiesz, no po prostu chodzi o to, że tym dzieciakom, moim ukochanym dzieciom, chciałbym zostawić coś normalnego. Na tą chwilę tej normalności po prostu nie widzę. Dokładnie, ale nawet jak spotykam znajomych młodych, którzy nie mają dzieci, się pytam w jakiejś tam luźnej rozmowie, czy planują, czy nie, czy ewentualnie mogą popilnować moje, jak nie mają swoich. Okay. To z reguły słyszę taką odpowiedź, chcielibyśmy mieć dzieci, ale nie w tej Polsce, która jest teraz. Mm-hmm. I to jest bardzo ważne, no bo ja teraz, patrząc z perspektywy takiej Polki, myślę sobie, że cholercia, może być problem za jakiś czas, jeśli nic nie zrobimy z tym teraz. W ogóle zaintrygował mnie przypadek kobiety, nie wiem czy kojarzysz, to chyba była pierwsza kobieta, która złamała kwarantannę. Która dostała kwarantannę, kazali jej siedzieć w domu, bo wykryto u niej COVID-a i to było na początku całej tej sytuacji. I ta biedna kobieta, ona miała, ja nie chcę teraz kłamać, ale coś koło 50, koło 50 lat. Więc to nie była młódka lat 20, która wyszła do sklepu i ją zamknęli do aresztu chyba na 5 miesięcy. Tak, no jeszcze najlepsze jest to, że ona, z tego co pamiętam, ona nie wyszła w ogóle we własnym interesie, tylko chciała kupić jedzenie osobie jej najbliższej. Ale nie wiem, czy wiesz, co się dzieje w ogóle w kwestii kwarantanny już teraz, jeśli chodzi o jesień 2022 roku. Słyszałaś o najnowszym rozporządzeniu, które jest właśnie procedowane? Ja coś słyszałam, że to będzie to teraz przymusowe, nie? Że oni, nie jest tak, że oni wpiszą tego COVID-a na jakąś listę. Już został wpisany. Już został na tą listę chorób zakaźnych, bo tak. To do tej pory w ogóle nie było wpisane, dlatego cały ten cyrk nie był ważny. Cyrk, powiedziałaś słowo cyrk. Mogę? No bo to jest cyrk, no oczywiście, tak. No, nie zwątpiła, nie? Nie, no to co się dzieje, to jest cyrk. Tak. Oni nie to, że wpisali oni, w sensie, no my, bo to są no tak. Przedstawicieli naszego oczywiście. Przecież państwa. Oni wpisali, czy minister zdrowia wpisał w projekcie rozporządzenia, które obecnie jest procedowane, C19 w dwóch różnych punktach jako chorobę, która może zwrócić uwagę
państwowego, powiatowego inspektora sanitarnego. Z ludzkiego punktu widzenia ci powiem, mm-hmm. czym to będzie polegać. Nadchodzi jesień 2022 i teraz jakby mówię o czymś, co jest bardzo poważne, mimo że z uśmiechem na twarzy. Wyobraź sobie, że jestem inspektorem sanitarnym. Przychodzę do ciebie i to nie są teraz żarty, tylko mówię teraz o czymś, co zakłada zarówno ustawa sprzed kilku lat, jak i rozporządzenie jako akt wykonawczy. Podchodzę do ciebie i mówię, pani Aniu, jestem inspektorem sanitarnym i pani mi się wydaje tak dzisiaj źle wygląda, pani chyba ma COVID-a. W związku z tym wysyłam panią na kwarantannę. I zgodnie z ustawą, i zgodnie z rozporządzeniem, nie muszę pani dawać żadnego dokumentu. Mhm. Mogę to powiedzieć ustnie. Nie muszę się pani tłumaczyć, czyli nie muszę pani dać żadnego dokumentu, który by świadczył o tym, że być może pani rzeczywiście jest chora, albo pani nie jest chora, jest pani zakażona, pani nie jest zakażona. I ta kwarantanna zaczyna się dzisiaj i do widzenia. I to nam szykują na jesieni. Teraz to, co my możemy zrobić, to albo siedzieć cały czas na kanapie, pić piwko, jeść kiełbasę, cieszyć się wakacjami, bo Polak mądry po szkodzie. Mm-hmm. Albo możemy chociaż trochę spróbować wywrzeć presję na rządzących. Oczywiście znajdą się tacy, którzy powiedzą, Grzegorz, to i tak nic nie da. Ja uważam, że powinniśmy coś robić, bo dzięki temu, że coś robiliśmy, robiliście też wiele programów a propos projektu ustawy kilka miesięcy temu, gdzie mogłaś donosić na swojego kolegę bądź na swoją koleżankę, bo ktoś być może był chory, być może nie był. Lex confident. Mm-hmm. Teraz jest dokładnie ta sama sytuacja. Możemy do 28 sierpnia 2022 roku wysłać zgłoszenie do Państwowego Inspektora Sanitarnego. Nie wiem, czy mogę powiedzieć, na jakiej stronie internetowej przygotowaliśmy jako fundacja. Można, pismo, jasne. Tak? www.nowespektrum, czyli nazwa naszej fundacji, .pl, łamane przez pisma. Tam jest pismo numer 31. Trzeba go pobrać, wydrukować, podpisać i wysłać jako sprzeciw obywatelski. Może to robić każdy, nawet ty, Aniu. A zrobię. Moja żona zrobiła. No to świetnie. Możemy wysłać i możemy pokazać rządzącym, że się nie zgadzamy z takim podejściem, bo to będzie nienormalne, bo to oznacza, że na przykład twój Maciek zrobi jakiś program, który będzie niewygodny dla partii rządzącej. Albo ty. Przeprowadzisz jakiś wywiad, chociażby ten, który teraz przeprowadzasz i YouTube czy rządzący uznają, że to jest coś niewygodnego. I efekt będzie taki, że ktoś do ciebie zapuka tutaj do tego eleganckiego biura i powie, pani Aniu, pani my tak źle tutaj dzisiaj wygląda, panią to na kwarantannę wydamy. Znaczy teraz robią tak, że w sumie do aresztu mogą wepchnąć i tak generalnie robią z każdym. Mamy prawo się z tym nie zgadzać. Tak, ale my wręcz musimy się z tym nie zgadzać, bo to jest odbieranie wolności obywatelom. I ja na przykład strasznie nie lubię tego, jak ktoś odbiera mi wybór. Ja lubię mieć wybór. Ja lubię wybrać pomiędzy czymś a czymś i jeśli wybiorę źle, to ja ponoszę tego konsekwencje i uczę się na swoich błędach. No i tak polegało kiedyś życie na tym i tak się zawsze mówiło, że człowiek uczy się na własnych błędach, znaczy lepiej uczyć się na cudzych niż na własnych, ale musi mieć wybór. A teraz w wielu kwestiach ten wybór nam odbierają. No tak, ale zauważ, Ania, prowadzicie z Maćkiem ten wasz kanał i oczywiście nie ukrywam, że często również go oglądam sam, więc reklamuję, zapraszam. To jest naprawdę dobre miejsce na rzetelną wiedzę. I my się tak do końca teraz nie możemy uczyć na cudzych błędach, bo my trochę, zobacz co robimy, tak samo jak wy, my trochę ten szlak przecieramy. Nie mieliśmy nigdy takiej sytuacji, że nagle robimy lockdown ogólnopolski, że dzieci muszą zostać w domu. Tego wcześniej nie było. Była inna patologia, była inna kradzież, było inne złodziejstwo, byli inni bandyci. Jednak myślę, że mogliśmy się uczyć na błędach chociażby Wielkiej Brytanii. Moim zdaniem oni to co chwilę nie wiedzieli, co mają robić ze sobą i ze swoim krajem. Oni ze skrajności, według mnie, ze skrajności popadali w skrajność. Najpierw chcieli wszystkich pozarażać, żeby to wyeliminować. Później chcieli wszystkich zaszczepić, później wszystkich chcieli zamknąć w domu. I Boris Johnson, on latał jak chorągiewka, że to było tak. W jednym tygodniu ja czytam w Wielkiej Brytanii to, w drugim tygodniu w ogóle skrajna sytuacja, dzieje się to. I my zamiast się uczyć, bo zawsze te kraje zachodnie, przynajmniej ja mam takie wrażenie, że troszkę wcześniej wprowadzały te idiotyzmy. I zamiast się uczyć na ich błędach, to Polska
zaczęła powielać, mimo tego i tak uważam, że może w mniej szalonym stopniu niż Zachód. Bo moim zdaniem Zachód to już bardzo poleciał. Niektóre kraje zachodnie. Już tak głęboko poleciały, że jakbym tam mieszkała, to chyba bym się spakowała. Chociaż prawda jest taka, że moje dziecko chodziło do 1-3. COVID się zaczął, jak był w połowie pierwszej klasy. Poszedł do szkoły później, przez pół roku chodził w trzeciej klasie, więc w klasie 1-3 chodził rok do szkoły. I teraz idzie do klasy czwartej z brakami w edukacji. Na korepetycje będę musiała wydać dużo pieniędzy i tu już nie chodzi o pieniądze na korepetycje, tu chodzi też o ten czas, który mi odbierają, bo moje dziecko w tym czasie musi być na korepetycjach. Nikt mi za to pieniędzy nie odda, a mój czas na przykład jest cenny. Mojego dziecka czas też jest cenny, bo mógłby rozwijać pasję i nie może. No i nie nauczyliśmy się właśnie moim zdaniem na błędach innych, a mogliśmy. Aniu, jakby dwie płaszczyzny. Pierwsza płaszczyzna to taka. Możemy przejść obojętnie wobec tego, co się wydarzyło i wobec tego, co się będzie za chwilkę wydarzyć na jesieni, bo do tego media, nie wy, ale media głównego nurtu nas przyzwyczaiły przez lata. Czyli ktoś coś mówi, pokazuje jakiś absurd, mówi, że coś jest złego, mówi, że coś jest nienormalne, mówi, że ktoś okrada cię po prostu już nawet nie w białych rękawiczkach. Ci ludzie już teraz nie zakładają nawet białych rękawiczek. Poprzednia ekipa zakładała, teraz już jest tak zupełnie bez rękawiczek. Ale mówienie o tym nic nie zmieni. Bo to tak jakbyś powiedziała, okradłeś mnie. To jest takie stwierdzenie. No i okej, dziękuję, do widzenia, rozchodzimy się. Nie, my musimy teraz zrobić coś jako społeczeństwo, jako ludzie na różnych płaszczyznach. My produkując programy, inni pisząc książki, inni wychodząc na ulicę jeszcze, inni przeciwstawiając się policjantom podczas jakiegoś tam sprawdzania. Na różnych płaszczyznach musimy mówić głośne, wyraźne, kulturalne. Nie, chociaż są oczywiście też tacy, którzy robią to w sposób mniej kulturalny, oni też są potrzebni. Bo każda przestrzeń gdzieś tam musi być zagospodarowana. Oczywiście cały czas patrzymy o tym, żeby na to, żeby to prawo było respektowane i żeby nikogo nie obrażać. Jeżeli nie weźmiemy się do pracy w rozumieniu walczymy o Polskę, to my nic nie zmienimy. Stwierdzenie patologii nam Polski nie zmieni. My musimy fizycznie coś zacząć zmieniać. Dla przykładu, mówiłem przed chwilką o rozporządzeniu. Oczywiście media się rozpisały, że jest rozporządzenie, że jest patologia, że jest zagrożenie i właściwie można wyłączyć internet w tym samym momencie i my nic nie zmieniamy. Natomiast my jako na przykład fundacja stworzyliśmy pismo, gdzie zachęcamy Polaka, wyślij, zobacz, dołącz, podpisz, wydrukuj, zrób coś fizycznie, co sprawi chociażby, jeżeli nie zmienimy czegoś, bo nam się nie uda, bo na przykład jest nas za mało, to chociaż staniesz się częścią jakiejś społeczności, zaangażujesz się, może dzięki temu, dzięki twojej energii, wiesz, zrobisz coś, co spowoduje, że inne osoby też się zaciekawią tym, co robisz. Masz rację, że bardzo często na nas patrzą jako na foliarzy. Właśnie tutaj wracamy do tego. Często jako foliarz i zastanawiam, Grzegorz, czy ty przypadkiem nie jesteś za daleko, bo rzeczywiście nawet w oczach bliskich mi osób wyglądam często jako foliarz. Znowu, siedzimy na kanapie, albo idziemy w teren. My na przykład teraz również jako fundacja, jako przykład, bo to każdy może zrobić, rozdajemy balony. Zwykłe, normalne balony. Dlaczego? Bo ten balon to jest prezent. I przyszedłeś bez balona. Ach. No wezmę za chwilkę i ci nadmucham, bo być może nawet mam jeden w torbie. A dlaczego te balony? Nie dlatego, że my nie mamy nic innego co do roboty, bo ja naprawdę mógłbym sobie usiąść w tym czasie obejrzeć telewizję albo wasz kanał. Natomiast w tym czasie, jak dajemy ten balon tym dziecku, to na tym balonie jest na przykład napisane nasz hashtag, to się samo komentuje, nazwa fundacji. Być może rodzic, który zobaczy ten balon, wejdzie, zastanowi się, zobaczy, pomyśli i tak dalej. Wyobraź sobie, zobacz jaka jest chęć pracy ludzi dla tego, w co wierzymy. Wiadomo, że każdy ma inny punkt widzenia, ty patrzysz na taką rzecz w ten sposób, twój Maciek patrzy jeszcze inaczej, ja patrzę jeszcze inaczej. Aha. Ale to nie oznacza, że my nie mamy gdzieś na samym końcu jakiegoś wspólnego mianownika. Dla przykładu, półtora miesiąca temu ogłosiliśmy jako fundacja możliwość wręczania, czy właściwie dystrybucji ulotek anty-WHO. Ja jestem zdania, że WHO to jest temat na inny program, ale to jest organizacja, mógłbym dużo na ten temat powiedzieć, na temat tej organizacji, bo czytałem dużo i... Właśnie też trochę się naczytałam o tej organizacji, także no... Zrobiliśmy ulotki i ogłosiliśmy, słuchajcie, kto chce... To my jako fundacja płacimy za ulotki, wysyłamy wam te ulotki. Jedyną rzeczą, aktywnością jako Polka czy Polak musicie zrobić, to rozdać... A słyszałam, o tym czytałam. 135 tysięcy ulotek, Ania. Wow.
135 tysięcy. Ludzie przesyłają nam zdjęcia z plaży, że chodzą i rozdają. Mhm. Nawet jeżeli to promil czy procent tych osób zobaczy, przeczyta, no wiesz, na plaży sobie leżysz, nie masz co robić, opalasz się. Tak. Nie pije się alkoholu na plaży, nie. Więc pijesz Coca-Colę, wiadomo, jasne. Albo wodę mineralną nagazowaną, bo to zdrowiej. Tak. Ale jest jakaś aktywność i właśnie do tego powinniśmy ludzi zachęcać, żeby nie tylko mówić, bo mówią media, ale my musimy coś zacząć robić, bo inaczej nie zmienimy tego kraju. Tak, ja też kiedyś miałam taką wizję, która na razie jest dalej moją wizją i jest niezrealizowana, ale tak myślałam, że w ogóle fajną akcją byłoby stworzyć coś takiego, jak zabierz babcię na YouTube'a. Niestety, ale większość starszych ludzi siedzi, ogląda to TVP, siedzi, ogląda telewizję. Z racji tego, że no, nie mieli styczności z komputerami, no to jest ich okno na świat. I tutaj pojawia się ten problem, no mamy dużo ludzi starszych w społeczeństwie niż młodych, więc ciągle jesteśmy w tej samej sytuacji. Tutaj to wytniemy, bo zanim oni umrą, no to nowe pokolenie uczy się od nich pewnych nawyków. Nie ucinam, przecież niczego złego nie powiedziałaś. No każdy kiedyś odchodzi, każdy kiedyś przychodzi. Tak. No, jesteśmy odpowiedzialni za pokolenia. Tak, i wymyśliłam taką akcję właśnie zabierz babcię na YouTube'a, żeby to właśnie wnuki czy dzieci były odpowiedzialne na to, żeby pokazać swoim babciom, swoim starszym rodzicom inną perspektywę. Żeby to właśnie tak jak u was jest to rozdawanie ulotek, że taką jedyny krok, jaki zrobisz, to rozdasz tą ulotkę, no to u nas jedyny krok, jaki zrobisz, to pokaż babci, pokaż dziadkowi, że właśnie jest wiele fajnych kanałów naukowych, jest wiele fajnych kanałów informacyjnych, jest wiele kanałów rozrywkowych, które nie mają nad sobą bata w postaci, nie wiem, Kurskiego czy innego dziada, tylko po prostu działają sobie na swój... Nie, tego akurat to nie. Dobrze. Tego się nie wstydzę. No i że można im pokazać inną perspektywę. I właśnie to inne myślenie, inne spojrzenie na świat. No i to jest taki mój pomysł, z którym żyję już od jakiegoś czasu. I nie mam na razie pomysłu, jak go zrealizować, ale właśnie też o tym myślałam, nie? Że to jest właśnie coś takiego, co może dać młodemu społeczeństwu trochę takiego oddechu, bo jednak to starsze pokolenie niestety nam się trochę zasiedziało na musimy kanapie. Robić coś nowego, bo stara zasada marketingowa, wy sami też prowadząc kanał musicie przecież być za pan brat z marketingiem, jeżeli robisz coś przez rok, dwa czy trzy i coś co nie działa. Dokładnie, to już nie zadziała. Za to musisz zrobić coś nowego. I my jako fundacja, przepraszam cały czas tak jakby nawiązuję do tej fundacji, nie, ale jestem z niej dumny, bo no to rok, super, no. To moje no właśnie, ręce, wiesz? Właśnie mnie zaciekawiło to, że to jest aż 130 tysięcy ulotek. Ja o tym czytałam i właśnie byłam ciekawa, czy będą chętni ludzie na to, żeby rozdawać. Ja na początku właśnie... myślałem o 2000. No. Ja może ludzie się zgłoszą, ale 135 tysięcy i rozdalibyśmy kolejne 30 tysięcy. Tylko, że już robimy kolejne nowe projekty. Na przykład teraz wydajemy bajeczkę dla dzieci o cosiku. Czyli o ufoludzku, który przylatuje na Ziemię. No. I dziwi się, że dzieci siedzą przed komputerem w maseczkach, zamiast uczyć się normalnie i wiesz, biegać po boisku. Mamy kapitalny skład, to jest po pierwsze autorką zdjęć, bo to wiesz, w takich projektach też jest ważne to, kto tworzy ten projekt. Mamy dziewczynę głuchoniemą, której kupiliśmy jako fundacja tablet, żeby mogła przepiękne ilustracje zrobić. Mamy dziewczynę, która również napisała tę bajeczkę. Mamy firmę, która już powiedziała, że nam będzie chciała wydać tą bajeczkę. My teraz zastanawiamy się, jak się przebić do domu dziecka, do szkół, żeby ktoś zaczął czytać tą bajkę. Wiesz, mamy, bo mówisz o takich projektach, że musimy robić coś nowego. No właśnie, my też staramy się robić coś nowego. Wiąże się to z czymś, Ania, czego bardzo nie lubimy, czyli my musimy wyjść z tej strefy komfortu. Musimy. Jeżeli tego nie zrobimy, to niczego nie zmienimy. Nam się teraz miło tutaj rozmawia, dlatego że ty wiesz, że ty jesteś z mojej przestrzeni, ja najprawdopodobniej jestem też z tej przestrzeni. Mamy podobne poglądy i podobnie postrzegamy to, co się dzieje w koło. Natomiast wyobraź sobie, jak trudno jest wyjść komuś, kto nie zgadza się z rzeczywistością, ale wychodzi do osób, które są zupełnie z innej bajki. To jest postawa godna naśladowania. Ja dostałem w ostatnich tygodniach bardzo dużo przepięknych informacji. Ja teraz wiem, dlaczego Bóg dał mi nazwisko Płaczek, bo po prostu czasami płaczę, czytając te informacje. Pisze do mnie nauczycielka, która rozdaje ulotki, te nasze, które my na początku chcieliśmy w ogóle, żeby osoby, które otrzymują te ulotki, żeby płaciły za kuriera, za samą wysyłkę. Moja Ala puknęła mnie dwa razy palcem w czoło.
I powiedziała Grzegorz, nie, robimy coś dla sprawy, w związku z tym pokrywamy również jakby te koszty kuriera. Ale dzięki temu, że Polacy jakby stoją za fundacją i piszą do mnie na przykład nauczyciel czy nauczycielka ostatnio, że zaczęła rozdawać we własnym mieście ulotki anty-WHO, jakiekolwiek. Zaczęła robić coś, czego nigdy wcześniej nie robiła. Zaczęli do niej podchodzić znajomi. Pytać się, czy ona już tak źle zarabia, że musi sobie dorabiać w wakacje, rozdając ulotki. Ona powiedziała, nie. Zaczynam robić coś, w co głęboko wierzę. Ja widzę, ja nie wiem, jakie ty masz doświadczenie ze swoim Maćkiem, nie wiem, jak wy na to patrzycie, ale ja widzę i dostrzegam w moim najbliższym otoczeniu, że 2 lata temu osoby, które zupełnie nie rozumiały tego zrywu, mojego zrywu, tego wiesz, społecznego zrywu, tych naszych wolnościowych społeczności, nie rozumieli tego, a teraz to widzą, dostrzegają. Zaczynają sobie zadawać pytania. Czuję, że ich wokół mnie jest coraz więcej osób jest paradoksalnie, co jest dobrą informacją z mojego punktu widzenia, zagubionych. Bo im się wydawało, że były zero-jedynkowe, a nagle coś im nie linkuje. W tym świecie gdzieś tam jest jakaś, wiesz, kropla drąży skał. Nie wiem, jakie ty masz na przykład doświadczenie. Czy wy widzicie, że wasza praca taka jakby na co dzień wpływa pozytywnie na wasze środowisko wkoło, czy nie? To znaczy tak, ja w ogóle nie spodziewałam się, że będą takie reakcje ludzi, bo zawsze pierwsze pytanie, jakie jest, jak ktoś się mnie pyta, czym się zajmujesz, ja mówię, czym się zajmuję, a ten ktoś mówi, a ile zarabiasz? Nigdy w życiu, jak nie pracowałam na YouTubie, nigdy nikt się mnie nie zapytał, ile ja zarabiam, więc to dla mnie jest takie bardzo krępujące. Ja już się nauczyłam być asertywna i mówię nic, albo dużo, no zależy od sytuacji, bo jest to krępujące. Jeśli chodzi na przykład o środowiska, miałam skrajne koleżanki bardzo, jeśli chodzi o szczepienia. One to by ładowały w siebie wszystko, co tam, co się dało, i miałam też właśnie takich stricte bardzo foliarzy. Nie, tacy bardzo skrajne środowisko, bo ja sama nie umiałam się w nim odnaleźć, bo tu mi koleżanka, no tak, wychodzi pandemia, ja się na tym nie znam, tak? Nigdy nie żyłam podczas pandemii, w ogóle bardzo mało chodzę do lekarzy, bo ostatni raz u lekarza z gorączką byłam, jak miałam lat 16, i to jest bardzo dawno. Bardzo. I nigdy nie miałam z tym styczności i ja nagle słucham od koleżanki, która się szczepi, która się bardzo boi tej pandemii. Ona w ogóle nie chce się ze mną spotkać, bo ona zamknęła się w domu na 4 spusty i ona stwierdziła, że ona nie wychodzi, wzięła sobie pracę zdalną. Zakupy jej robią, jacyś obcy ludzie przynoszą jej, bo ona się bardzo boi. Z tej strony mam znajomych, którzy mówią, przestań, przecież to siema, to masoni wymyślili, żeby świat zająć, więc tutaj też taka trochę marsjańska bardziej opowieść niż taka rzeczowa, i pośrodku jestem ja. Nie? I ja, która nie wiem, co mam zrobić, więc ja wychodzę zawsze z założenia, że zawsze ktoś ma po części troszkę prawdy, ale w tym wypadku nie umiałam się odnaleźć i sama tej prawdy szukałam i sama dużo czytałam, ale bardzo mam takie środowisko skrajne. Potraciłaś przyjaciół? Znajomych? To znaczy jakoś nie, jakoś pewnie dlatego też, że ja jestem taką osobą po prostu otwartą i jak wchodzą na takie tematy, to ja mówię, przepraszam bardzo, ale ja w tym pracuję, jak się spotykam towarzysko, to ja nie chcę o tym rozmawiać. Jeśli macie zamiar wciskać mi swoje kity, to możemy ze sobą nie rozmawiać w ogóle. Więc nauczyli się, że mi się po prostu nie wciska swojego zdania. Ale widzisz, popatrz, poruszyłaś temat, ile zarabia Ania na kanale. Zobacz, jakie to jest tak naprawdę nienormalne. No. Rządzący rozkradają nam nasz kraj na potęgę. Po prostu mam teraz ciarki na skórze, bo znam te liczby, dlatego że często weryfikuję. Ja też. One, te pieniądze po prostu płyną strumieniami. Ty, ciężko pracując, robiąc coś uczciwego, przecież ty nie kradniesz z Maćkiem, nie robicie niczego złego, robicie ciężką, odpowiedzialną, czasami bardzo trudną robotę dziennikarską. No nazwijmy rzeczy. Teraz, dlaczego wy nie moglibyście hipotetycznie zarabiać dużych pieniędzy generowanych chociażby z reklam na YouTubie za waszą ciężką pracę? Dlaczego? W czym wy jesteście gorsi od tych, którzy w tym samym czasie kradną? To raz. Z reguły jest tak, że my jesteśmy gorsi od tych, którzy pracują fizycznie. I tak, ja pracuję, i to tak wychodzi. I tak każdy myśli sobie, że ja to w sumie nic nie robię,
Tylko ja i pracowałam fizycznie, i pracowałam ciężko, i pracowałam za granicą. I żeby się tutaj znaleźć, musiałam też przeżyć jakąś drogę, przejść przez swoje życie, żeby być teraz tutaj i z tobą rozmawiać. I ludzie tego nie widzą, nie? Bo dla nich praca na YouTubie to takie, w ogóle praca na YouTubie to takie śmieszki, heheszki w internecie, nie? I kojarzy się z takim, a jak kobieta, to już w ogóle pewnie jakieś kremy na zmarszczki czy inne rzeczy reklamuje, a jak mówię, że polityką, to wszyscy tak, ty? A to jest właśnie ten problem. Ciekawe, nie? To jest właśnie ten problem, bo ludzie z jednej strony oczekują, żeby coś zrobić, czyli oczekują jakichś takich propolskich, aktywnych postaw. A wyobraź sobie na przykład, co by się wydarzyło, gdyby YouTube wam na przykład wyłączył możliwość monetyzacji. Hipotetycznie, prawda? No musisz mieć za to żyć. No. Ja oczywiście, że znam komentarze w stylu, akurat mnie one najczęściej w ostatnich miesiącach nie dotyczyły, ale jak oglądam różne kanały, to czytam też komentarze, żeby wiedzieć, jaka jest reakcja ludzi. I czasami jest taki komentarz właśnie w stronę tych środowisk takich aktywnych, takich jak wy, wziąłbyś się do normalnej pracy. To znaczy, ostatnio też miałam taki komentarz. To znaczy do jakiej pracy? To znaczy co Ania, co Maciek, co Grzegorz, co my robimy gorszego albo od polityków, albo od osoby, które w tym samym czasie, nie wiem, na przykład sprzedają też ciężko pracując, sprzedają koszulki w sklepie. Przecież ty też wykonujesz swoją pracę. Ty musisz potem ten materiał złożyć, ty musisz się przygotować, ty musisz trzymać, jak to się mówi, fason, ty musisz być zawsze dyspozycyjna, nie możesz mieć słabszego dnia, bo się codziennie nadajecie. Tak. No i cały czas muszę być na bieżąco. Jak teraz miałam taką sytuację, że akurat trafiałam do szpitala, bo mój organizm już po prostu był wypompowany i wyczerpany. Przez 2 tygodnie byłam w szpitalu i przez 2 tygodnie nie czytałam newsów. No bo nie mogłam tam, zajmowałam się po prostu sobą. I jak ja wyszłam z tego szpitala, się okazało, że ja mam tak strasznie dużo pracy do nadrobienia, że to nie jest tak, że ktoś sobie idzie na urlop, nie? I sobie chilluje na plaży, tylko ja jak jadę na wakacje, to ja codziennie pracuję. Ja chociażby siedzę w telefonie, bo czytam newsy, bo ja nie mogę sobie pozwolić na to, tak jak teraz, i ja strasznie żałuję, że sobie pozwoliłam na ten odpoczynek szpitalny, że tak powiem, z racji tego, że ja byłam strasznie w plecy. I ja musiałam nadrabiać czytając po nocach, czytając w weekendy, nadrobić całą politykę, bo się okazało, że się przez 2 tygodnie nam się państwo nie rozpadło. Ja mówię, kurczę, nie mogę chorować, bo w końcu nie będę miała do czego wrócić tutaj, jak znowu mnie nie będzie. Że się wydarzyło tak strasznie dużo strasznej rzeczy dla Polaków, dla Polek, dla Polaków, że ja byłam w totalnym szoku, jak zaczęłam nadrabiać całą tą lekturę. I ja nie mogę sobie pozwolić na wolne. No i właśnie Polacy to muszą zrozumieć, ludzie to muszą zrozumieć. Ja na przykład teraz jestem na etapie pisania nowej książki. Książki, która... Dobra, jakby na razie koniec. W sensie na etapie książki, bo nie chcę też zdradzić, nie chcę, żeby mi ktoś łba odstrzelił. Natomiast książka będzie gruba. W sensie nie, że gruba, tak? No tylko, że jakby będzie mocna w przekazie. Będzie uczciwa, sprawdzamy wszystkie informacje zawarte w tej książce 2 razy. Proces pisania książki to jest niejednokrotnie pół roku. Żeby napisać książkę, musisz poświęcić pół roku życia. W tym czasie, pisząc tą książkę, normalnie musisz żyć. No tak. Tak samo jak wy, przygotowując program, normalnie musicie żyć. W tym samym czasie musisz coś zjeść, chcesz gdzieś wyjechać, musisz wsiąść w autobus i tak dalej. I albo zrozumiemy, że jest właśnie ta alternatywa i to, o czym ty mówisz, że jest coś innego jak TVP1 i pan Kurski. I wy też, my jako środowiska musimy normalnie funkcjonować, albo możemy pogasić te wszystkie aparaty, wasze tutaj lampy i jakby nie ma to nasze działanie żadnego sensu. Albo coś robimy, albo czegoś nie robimy. Tutaj nie ma czasu już teraz na półśrodki, bo będzie przedsiębiorców, bo jesteście też przedsiębiorcami. Będzie nas coraz mniej, bo nas będą dojeżdżać tak, jak nas dojeżdżają. I na samym końcu będzie taka sytuacja, że większość Polaków będzie pracować albo w budżetówce, albo nie będzie prowadziło działalności gospodarczej, bo ci po prostu nie będzie się opłacać. Nie będzie ci się opłacać. No i teraz, jeżeli tobie się nie będzie opłacać, a będziesz musiała z czegoś żyć, no to gdzie możesz pójść do pracy? Albo budżetówka, czyli płaci ci państwo, albo korporacja, bo im zawsze jest dobrze. No, amerykańskie korporacje. I to też zależy, w jakim mieście mieszkasz. Bo ja mieszkałam w małym mieście, to dla kobiety jedyna perspektywa była taka, żeby zrobić sobie kurs na kosmetyczkę i robić rzęsy i paznokcie, albo pracować w sklepie na kasie. I żadnej innej perspektywy nie było. I ja mam koleżanki, które są same kosmetyczkami. Oczywiście ich prace są piękne, ale
na przykład ja w ogóle się w tym nie czuję, nie? I dla mnie to był taki problem, że ja nie wiedziałam, co ja mam tam ze sobą zrobić. I... No i teraz Ania, załóżmy. Załóżmy, że tobie pada biznes. No. No bo tak ci już dojeżdżają tymi podatkami, tym wszystkim. To jest taka proza życia, ale musisz zamknąć firmę. No to jeżeli pójdziesz albo do korporacji, albo do budżetówki, no. To w którym momencie i kto z odważnych Polaków czy z odważnych Polek wyjdzie nagle na ulicę i zacznie strajkować? Nikt. Nikt. No, przecież bo stracisz pracę. No były strajki przedsiębiorców przecież. No to, no i co tam było? No policja, były strajki w Warszawie. Faktem jest, że policja przyjeżdża do Warszawy zazwyczaj z Opola. I to oni tak walczą walczyli z przedsiębiorcami, bo tak szczerze mówiąc, jak spotykam policjanta warszawskiego, czy jak rozmawiam z policjantami w Warszawie, to są spoko goście. Jeszcze nie trafiłam na żadnego takiego chama z Wyrola jakiegoś, więc cieszę się bardzo, nie? Bo naprawdę w wielu przypadkach mi pomagają. Ci, co przyjeżdżali do Warszawy, to byli z Opola. I ilu przedsiębiorców w ogóle wyszło na ulicę? No było dużo fryzjerów, tak? No bo wszyscy w rządzie byli ostrzeżeni, a fryzjerki musiały pozamykać te zakłady w ogóle. Nie wiem, jaką ty masz najśmieszniejszą anegdotkę, jeśli chodzi o zakazy covidowe, bo dla mnie najśmieszniejsze to było to, że trzeba chodzić w maseczce do lasu. To była pierwsza myśl, która mi przyszła do głowy. Dla mnie to było takie śmieszne, że ja widziałam już siebie na rowerze w maseczce w lesie. Nie? Ja się z kolei teraz, słuchaj, wyobraziłem, jak jadę na rowerze u nas w lesie w Kobiurze, wiesz, na Śląsku, i goni mnie leśniczy. Ja uciekam, on w maseczce. No słuchaj, no kuriozum po prostu. Tak, a ostatnio gdzieś czytałam, a nie wiem, czy u ciebie nie na Twitterze właśnie, że ktoś tam powiedział, że maseczki... dodają atrakcyjności? Tak. Jakoś tak, że noszenie maseczek wpływa pozytywnie na zwiększenie atrakcyjności u mężczyzn. Jak nie widać połowy twarzy. No to się samo komentuje, Ania, no co ci po prostu powiem. Tak, jeszcze jakby mieli okulary przeciwsłoneczne w tym samym czasie, to już w ogóle byliby bomba, nie? Ania, ale wiesz, to my możemy się oczywiście śmiać, ale jest grupa osób, na pewno to wiecie, bo przecież prowadzicie te programy nie od wczoraj, jest taka grupa, jak ja to mówię oczywiście z wielkim szacunkiem do każdego człowieka, że tym ludziom się już nie da pomóc. Ja byłem kilka miesięcy temu, byłem też wcześniej, ale i później, ale byłem w Sejmie, była tam jedna z konferencji i wyobraź sobie, że pan, który kamerę obsługiwał w Sejmie z TVP1, miał jednocześnie założone dwie maseczki. Jednocześnie ja zrobiłem tak z ukrycia delikatnie zdjęcie, nie pokazywałem tego publicznie, bo nie chciałem tego pana w żaden sposób tam ani ośmieszać, ani stawiać w jakiejś niekomfortowej sytuacji, ale jeżeli dochodzi on do sobie tego... procenty doliczył. Jeżeli nie? dochodzi do tego, że ktoś zakłada dwie maseczki jednocześnie, wobec tego, co się dzieje teraz z tymi 5 milionami osób, które z zagranicy wjechały do Polski, wiesz, nieszczepieni, bez maseczek, że ludzie nie zaczynają normalnie, logicznie myśleć. Dużo pracy przed nami, Aniu. Tak. Tym bardziej, że jak wspomniałeś o panu, który miał dwie maseczki, bo ta jedna maseczka to ile procent daje na niezachorowanie? 30% tam było, że jak masz maseczkę na sobie tam... Tak, ale ważne, trzeba też pamiętać, że... To on sobie obliczył dwie maseczki 60%, trzy maseczki 90%. Pamiętajmy, Ania, że na stronie pacjent.gov.pl, to jest rządowa, Polaku, Polko, jeżeli jesteś nie z naszej bajki i oglądasz, bo się zagubiłaś nagle ten program. W internecie. Ani i mój. To chciałem ci przypomnieć, że na stronie pacjent.gov.pl, to jest rządowe źródło, te źródło tego rządu, w które tak bardzo wierzysz, że jeszcze tuż przed tak zwaną pandemią była informacja opublikowana na stronie, że maseczka nie chroni osoby przed zakażeniem i zachorowaniem. Dopiero w momencie, kiedy się pojawił C-19 po 12 marca 2020 roku w Polsce, ta informacja została usunięta. Niech to ci chociaż być może troszeczkę da do myślenia. No ale przecież nawet na antenie mówił ten minister zdrowia ówczesny, że przecież maseczka nie chroni. Pan minister Szumowski. Tak. A wiesz, że mam zniszczony telefon przez pana ministra Szumowskiego? Znasz wątek? Nie znam. No to jest telefon mój, to pokażę widzą tutaj. To jest zniszczenie przez pana
profesora Szumowskiego. Jaka pamiątka. Kiedy, no, dlatego jeszcze sobie nie wymieniłem. Nie ma co wymieniać. Już nowy telefon trzeba kupić, a ten zostawić. Asystowałem przy jednej z interwencji w szpitalu pana profesora Szumowskiego. Pan profesor Szumowski ma teraz bardzo intratną pracę. Jest szefem bardzo ogromnego szpitala. Dalej cały czas, bo miałem możliwość twarzą w twarz z nim stanąć, czuć od niego butą. Mm-hmm. Taki na zasadzie: panie płacze, Grzegorz, pan jest człowiekiem drugiego sortu. To czuć od takiego człowieka. Nie chcę nikogo obrażać, ale mogę wyrazić swoją opinię. I telefon został mi wyrwany, bo ja nagrywałem na żywo. No i mogłem już oczywiście wymienić sobie ten pęknięty ekran, ale zgłosiłem oczywiście sprawę na policję. Mm-hmm. Czekam chwilkę. Pewnie taka policjantka teraz siedzi, wiesz, drapie się w głowę, co tu teraz zrobić? Bo to wszystko było nagrane, wszystko na live, wszystko było widoczne. Także ten telefon, moja żona się śmieje, żeby go nie sprzedała, być może kiedyś będzie miał więcej. Będzie tak, właśnie mówię, że kurczę, szkoda byłoby to szybko wymienić. Jak coś, to lepiej kupić nowe, a ten schować do szuflady, nie? Z taką pamiątką. No nic, no chyba będziemy kończyć. Czy jeszcze coś? Ja chciałem Aniu podziękować, bo kiedy skontaktowałem się z Maćkiem kilka dni temu, bo głównie chodziło mi o to, żeby was zarazić tą myślą wysyłania teraz uwag co do rozporządzenia, mhm, żebyśmy za chwilkę naprawdę nie mieli problemu na jesieni, to Maciek twój zareagował momentalnie. Dlatego momentalnie przyjechałem do Warszawy, więc chciałem podziękować za taką propolską postawę. Fajnie, że są takie kanały, nie mówię teraz tutaj, bo nie chodzi o wazelinę, to kompletnie jakby nie jest moim celem, tylko fajnie, że są ludzie, którzy wierzą w to, co robią i którzy nie poddają się tej mainstreamowej narracji, bo wiem, jakie to jest ciężkie, bo sam na co dzień się muszę z tym zmierzać. No, my bardzo dziękujemy. No i w miarę możliwości, jak się nam uda, oczywiście będziemy nagłaśniać, bo mi się też nie uśmiecha, żeby ktoś mnie w domu zamykał. Tak po prostu, jako mi Ani. No i mam nadzieję, że coś się uda w tym kierunku zrobić, no bo oni teraz pod przykrywką wakacji, piwka i grilla przepuszczają sobie ustawy, tak jak zresztą lubią najbardziej, nie? No bo te najgorsze ustawy zazwyczaj przechodzą nocą. No tak, bo to rozporządzenie, to, że się pojawiło nagle 27 czy 29 lipca 2022 roku, to nie jest przypadek. No. To jest czas, kiedy wszyscy posłowie są na urlopach. No oczywiście, że tak. Tam nie ma komu zareagować. To w Głogowie na przykład, w moim mieście rodzinnym, ostatnio poseł wyszedł na chodnik, zawołał telewizję i wołał wszystkich radnych i wszystkich pracujących w urzędach, że mają wrócić z urlopów, bo źle się dzieje. A oni wszyscy na urlopach, a oni co tam jadą z tymi ustawami jak chcą. Polko i Polaku, gdziekolwiek jesteś, po pierwsze oglądaj cały czas kanał Ani i Maćka, po drugie kochajcie się, przytulajcie się, całujcie się, walczcie o polskie rodziny, bo polskie rodziny są najważniejsze i zachęcam do tego, żebyście z podniesionym czołem, gdziekolwiek jesteście, nawet na wakacjach, przyłączyli się do akcji i złożyli oficjalny sprzeciw przeciw planowanemu rozporządzeniu, bo inaczej za chwilkę jesienią przyjdzie ktoś do ciebie i powie, że masz iść na kwarantannę i będziesz miał problem. I tym akcentem zakończymy ten wspaniały wywiad. Bardzo miło mi się rozmawiało. Mnie również. To do widzenia. Cześć. Pandemia, która zaczęła się 2 lata temu, zmieniła oblicze świata. Wiele osób straciło pracę lub musiało kontynuować ją zdalnie. Powstały olbrzymie braki w edukacji uczniów, którzy wiele semestrów musieli uczyć się zdalnie. Ale co jeszcze gorsze, rząd chce tę sytuację wykorzystać. Wykorzystać do stworzenia ustawy, pozwalającej na usuwanie z przestrzeni publicznej niewygodnych osób, bez możliwości sprzeciwu, bez jakiegokolwiek pozwolenia ze strony wymiaru sprawiedliwości. Ale każdy z nas może walczyć przeciwko ograniczaniu naszych praw. Wystarczy o takich rzeczach mówić. Dlatego, jeśli macie sprawę, którą chcielibyście nagłośnić, koniecznie piszcie na naszego maila pbokrecords@gmail.com, a wkrótce się z wami skontaktujemy. Do zobaczenia.